Dzień dobry. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć, no znowu wracam do mojego ulubionego tematu, czyli zegarki, o ulubionej marce zegarków, czyli o szwajcarskiej firmie Longines, która robi wspaniałe zegarki od wielu, wielu lat. Już w 1832 roku w miejscowości Saint-Imier zegarmistrz August Agassiz, który założył tą firmę, później było paru następców. W zasadzie od 1880 roku ta firma już tylko sygnuje swoje wyroby napisem Longines. No, jeden z najbardziej znanych zegarków, który wszedł do historii zegarmistrzostwa, to był zegarek, który został specjalnie wykonany w 1927 roku dla Lindberga, który razem z tym zegarkiem samolotem przeleciał Atlantyk, czyli jest to bardzo taki specjalistyczny zegarek, zresztą wraca się do niego w limitowanych seriach. Proszę zwrócić uwagę, tu jest taki mały szyld informujący, że firma Longines zdobyła już 7 wielkich nagród. Z tego wynikało, że później tych nagród było więcej, bo później tutaj u góry pokazuje taki szyld, który pochodzi z Ameryki Południowej i na nim jest napisane 9 wielkich nagród, czyli z tego wynika, że ten szyld jest starszy od tego dużego szyldu emaliowanego. Proszę zwrócić tutaj uwagę na zegarki, głównie kieszonkowe, ponieważ te mnie interesują, właśnie firmy Longines. Różne rozwiązania mechanizmu. Tutaj też na takim dekielku jest napis, że w 1900 roku firma Longines dostała wielką nagrodę na światowej wystawie. Tutaj bardziej pokazuję Państwu mechanizmy tych zegarków, bo nie ukrywam, to mnie najbardziej w tych zegarkach frapuje, ale pokazuję też klasyczny zegarek, który ma klasę chronometru. Jest to bardzo dokładny zegarek, który jeszcze dodatkowo z tyłu posiada monogram i numer kolejny, czyli był to zegarek służbowy i taki zegarek pozwalał maszyniście lub innemu człowiekowi, który musiał bardzo dokładnie w czasie wykonywać swoje czynności i to był tak zwany zegarek służbowy. Niektóre zegarki nie mają napisu Longines, ponieważ tak jak Anglicy nie życzyli sobie, żeby ta nazwa w Anglii była znana, zamawiali zegarki, które nazywały się jakąś tam dziwnie, ale mechanizmy były firmy Longines i tu właśnie ten zegarek, który chodzi, ten, który jest, to nawet proszę zwrócić uwagę, że nawet na mechanizmie nie jest użyta nazwa Longines, ale znający się na mechanizmach zegarkowych, patrząc na układ mostków i na układ kół zębatych, od razu pozna, że jest to kaliber, czyli rodzaj zegarka firmy Longines. Proszę zwrócić na wspaniały zegarek naręczny, który tutaj znajduje się w centralnej części. Jest to tak zwany bransoletkowy zegarek podłużny. Jest to taka i można powiedzieć biżuteria, a jednocześnie bardzo ciekawy zegarek. To maleństwo, które znajduje się obok, jest to najmniejszy mechanizm firmy Longines, jaki znajduje się w moich zbiorach. Jest to mechanizm, który został wymontowany z tak zwanego zegarka pierścionkowego, czyli jest to to oczko, które było w pierścionku, a jednocześnie jest to mechanizm firmy Longines. Oczywiście każda firma się reklamuje. Tu są prawie współczesne katalogi firmy Longines, oczywiście z cennikami. Tu jest rok 1979. Tu są troszeczkę młodsze katalogi, jeżeli chodzi o firmę Longines, która nadal cały czas produkuje wspaniałe zegarki i dla pań, i dla panów. Ale pokażę najcenniejszy mój katalog. Jest to katalog przedwojenny firmy Longines, gdzie oczywiście są pokazane różne zegarki tej firmy. A proszę tutaj zwrócić uwagę na ten zegarek kieszonkowy, który tutaj jest pokazany. Jest to tak zwane Grand Complication, czyli zegarek, który posiadał bardzo dużo funkcji i na pewno był wtedy bardzo, bardzo drogim zegarkiem. Tu oczywiście na kolejnych stronach można również zobaczyć ciekawe zegarki, a tu są tak zwane zegarki gabinetowe. One mogły stać gdzieś na biurku i to są stosunkowo rzadkie zegarki, ponieważ firma Longines głównie robiła zegarki właśnie naręczne,
i oczywiście wcześniej kieszonkowe, a tego typu zegarki należą do bardzo dużej rzadkości. Mogę powiedzieć, że nigdy w handlu nie spotkałem i dlatego takiego zegarka nie mam. Mogę go tylko pokazać na obrazku. Jednocześnie chciałbym powiedzieć, że firma Longines, która jest w zasadzie głównym konkurentem firmy Omega, to są właśnie te dwie firmy, Omega i Longines, to są firmy, które zawsze zajmowały się zegarkami do pomiaru czasu w sporcie. I tak jak firma Longines, możliwe, że była troszeczkę sprytniejsza i umiała bardziej wykorzystać rynek i na dzisiaj większość czasu mierzonego jest zegarkami firmy Omega, to nie ukrywam, że Longines jest to może nie przereklamowany, ale jeden z najlepszych synonimów dobrych szwajcarskich zegarków. Dziękuję.